Okej, hej, cześć, witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Macie najlepszy komentarz i tak, jeżeli dzisiaj dobijecie te około 2000 lajków w jeden dzień, czyli teraz od razu będziecie mieli jutro happy wheelsy, ponieważ się postarałem nad odcinkiem, naprawdę brzmi śmiesznie i fajnie, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli, jeżeli nie, to nie będziecie mieli jutro, prosta sprawa, będziecie mieli później. No i dzisiaj wam przedstawię moda o nazwie, no takiej ogólnej jet mod, który pozwala wam na latanie naszymi pięknymi odrzutowcami, ale te odrzutowce nie są takie kwadratowe i minecraftowe, bo po prostu co dodają do tego Minecrafta, to się czasami już dziwię, bo ta gra się zaczyna zmieniać w jakieś inne gry. Zaraz wam powiem dlaczego, to będzie seria z tych odcinków. Pierwszy z nich jest to F-35A Lightning 2. Bardzo mi się on podoba, zobaczcie, to jest samolot, tak. I nie tylko dźwięki, ale i wszystkie modele zostały odwzorowane po prostu idealnie. Wsiądźmy sobie teraz do niego, jak widzicie, klikniemy prawym, klapa się nam otwiera i możemy teraz wsiąść. To jest nasz cockpit, ale gdy odkliknę F1, zobaczcie to wszystko. Wiem, że na początku możecie mieć jakiegoś, nie wiem, mindfucka, że Vertex co to jest, goddammit, ale macie, jak widzicie, proste bardzo rzeczy. Macie kamerę, dzięki czemu możecie mieć night vision, czyli w nocy, to wam też pokażę. Takie coś, co bardzo ładnie namierza nasze moby. No i możemy sobie zmieniać nasze bronie przyciskiem G albo scrollem od myszy, to jest bardzo dobra opcja. Mamy też flary, jeżeli ktoś nas namierza, zaraz mu pokażę, że to działa. Ustawimy się prosto od naszego startu, pasa startowego, który nie jest wcale pasem startowym. No i tak możecie zmieniać kamery, tak to wygląda. No i co? Startujemy! Klikniecie lewym kontrolem, możecie sobie odkliknąć kamerę, dzięki temu będziecie mogli patrzeć na lewo i na prawo, jeżeli ktoś z was będzie atakował, ale ja sobie tego nie będę robił, zmniejszymy sobie troszeczkę moc silniku, silnika, przepraszam, no i troszeczkę tutaj sobie polecimy. Żeby zwolnić, oczywiście klikamy S, żeby do przodu klikamy po prostu W. Teraz troszeczkę mi się nie udało, muszę się wybić, ok. No i przykładowo wam, otwarcie, możecie nawet beczki robić, to jest po prostu przepiskie, tylko uważajcie na przeciążenie, ponieważ może ono was zabić. Ja jestem w naszym Lightningu i chciałem wam pokazać bronię, ponieważ w locie troszeczkę trudno wam pokazać te bronie. Tak działa ta modyfikacja na multiplayer, więc można epickie walki robić z tym modem, bo naprawdę jest strasznie rozbudowany, zaraz wam pokażę co i jak. Klikamy po prostu nasze kółko, możemy zmieniać nasze bronie. Pierwszy z nich jest to Aim 9X Sidewinder. On namierza nam naszych przeciwników, musimy mieć coś do prostu namierzenia. Drugą bronią jest to Gau, który po prostu strzela i te strzały są wybuchowe, bardzo szybkie. To oczywiście namierza, tak jak mówiłem. A to jest bomba samonaprowadzająca. Jak widzicie, też jest taki znacznik, jak jakby gdy trafimy naszego moba jakiegoś, to jest taki znacznik, że dostaliśmy, czy taki hit marker po prostu, że trafiliśmy naszego przeciwnika. Jak widzicie, tam na dole po prawej stronie mam radar i ten radar wykrywa nasze przeciwnika. Naszym odrzutowcem jest to Raptor. Raptor według mnie jest najpiękniej odzorowany, jest po prostu idealny, zobaczcie sam kokpit nawet, jak to z boku wygląda. Możemy się oczywiście obracać tak jak chcemy, możemy to robić z każdej strony, jest to bardzo spoko. Oczywiście modele nie dają kolizji z innymi, na przykład z drzewem i tak dalej, jest to też bardzo ok, bo jakby była kolizja, to wyobraźcie sobie, jakby to działało. No i też wam pokażę, jakie odrzutowiec ma bardzo szybko strzelną broń. Wulkan, która jak widzicie, też się przegrzewa, jeżeli za dużo jej używamy. Ma tego aima, czyli też musimy namierzyć. GBU też namierza, bo to jest taki typowy odrzutowiec, który musi namierzać przeciwników. To jest Raptor, czyli do zdejmowania innych odrzutowców. Więc musimy po prostu jakiegoś przeciwnika, wystarczy, że widzicie taki pasek, musicie na niego nakierować i wtedy po prostu też mam pokazane, że ma dostępne flary i gdy użyjemy naszych flar, zostaną one wystrzelone. Gdy zostaniemy oczywiście namierzeni, zostaniemy taki dźwięk, no i dzięki temu one są wystrzelone. Jeżeli kliknę H, jestem teraz gunnerem, czyli mogę, jak widzicie, strzelać, czyli tak jak jest to w prawdziwej armii czy gdzieś, mogę po prostu strzelać na naszych przeciwników z pozycji strzelca, a nie z pozycji tego, co prowadzi. Mogę też wysuwać koło, jak widzicie, tutaj wysunąłem koło, żeby wam pokazać, to jestem w tym kokpicie, no i dzięki temu będziemy mogli lądować. Ostatnim naszym odrzutowcem, jeżeli można tak nazwać, jest to Spirit i on, no jakby to powiedzieć, jest troszeczkę duży. Obrócimy sobie to monstrum teraz i spróbuję nim wystartować. Znajdziemy, jeżeli będę już w powietrzu, to tam się znajdziemy, ponieważ strasznie ciężko nim wystartować, jest on strasznie duży i potrzebuje dużego. Dobra, wystartowałem tym gigantem i on ma bomby, które strasznie długo się ładują, ale jeżeli się naładują, po prostu robią gigantyczny rozpiernicz, więc uważajcie, możecie jechać nim nawet w czterech, znaczy latać nim nawet w cztery osoby. Oczywiście też musicie uzupełniać po paliwo, ponieważ gdy tego nie zrobicie, bardzo szybko na samo straci i po prostu spadnie. To było na tyle, mam nadzieję, że jeżeli chcecie jutro happy wheelsy, to zostawicie tego kciuka w górę, no i też dla tej epickiej modyfikacji już niedługo widzimy się z kolejnymi częściami
No i co? Mam nadzieję, że do niedzieli. Wasz wybór. Hejo. A oczywiście subskrybujcie, tak? Dla więcej, jak nie chcecie więcej odcinków, to nie subskrybujcie, okej? Okay? No, nie chcecie więcej widzieć ani hypiusów, ani nic. Kurczę, no subskrybować, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jak już subskrybujecie, to lajkujcie, komentujcie. Może będą jakieś nagrody dla najlepszych widzów. Zobaczymy. Dobra, cześć.